Dzisiaj przed Wami czołg T-55 w dosyć rzadkiej wersji AMS, czyli wersja saperska. Produkt oczywiście nasz rodzimy, Boomar Babendy. Czołg, mogę się tutaj pochwalić, w najlepszej kondycji w Polsce. Na dzień dzisiejszy nikt nie posiada tak ukompletowanego, tak oryginalnego sprzętu z działającymi wszystkimi systemami, łącznie z tym, że mamy zamontowany system EUWD, czyli jest to system, który pozwala na, to jest wyrzutnia tak naprawdę ładunków wydłużonych, pozwala na rozminowanie pól minowych i potem metodą wybuchową oczyszcza zadany teren. Także mamy to w komplecie, wszystkie urządzenia, które odpowiadają za sterowanie tego u nas działają, łącznie z systemem Amerida, nastawa punktu celu trzyma swój kurs, także piękny eksponat. Widzicie w nienagannym stanie, można powiedzieć, że prawie doskonałym stanie technicznym. Brakuje parę dosłownie drobiazgów z wyposażenia. Jesteśmy w trakcie jego uzupełniania, także myślę, że w przeciągu następnego miesiąca już będzie full kompletny, łącznie z wszystkimi narzędziami, które znajdowały się w skrzynkach. Także zadanie dla innych kolekcjonerów. No tutaj macie wzór do naśladowania i fajnie by było, jakby coraz więcej tych naszych 5 piątek, które znajdują się w Polsce, były ukompletowane. Tym pojazdem już, że tak powiem, poruszamy się delikatnie, nie katujemy, chociaż błota i inne rzeczy to nie jest żaden problem dla niego, ale potem wysiłek naszych wolontariuszy, którzy wkładają całe serce, aby wyczyścić chociażby ten pojazd, jest zbyt duży, więc postanowiliśmy, aby ten pojazd był tylko na pokazach dla szerszej publiczności, nie ma bezmyślnego po prostu jeżdżenia. Także idealny pojazd, który no, ma historię też polską, tak jak mówiłem, Boomar Babendy to produkował i w 2002 roku wycofane te czołgi zostały z wojska, ale u nas na naszej ziemi godnie się tutaj prezentuje. Także zapraszamy do naszego muzeum i taką piękną 5-piąteczkę AMS w rzadkiej wersji można u nas zobaczyć. Także zapraszam do Muzeum Militarnej Historii w Bornym Sulinowie.